pan z wami słowa ewangelii według świętego łukasza rodzice jezusa chodzili co roku do jeruzalem na święto paschy gdy miał lat 12 udali się tam zwyczajem świątecznym kiedy wracali po skończonych uroczystościach Został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja. Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto Słowo Pańskie. W niedzielę świętej rodziny dostajemy pewien wzór świętej rodziny i to w dwóch wersjach. Słyszeliśmy pierwsze czytanie z księgi Samuela. Jest rodzina na tamte czasy, wtedy nie było jeszcze jednożeństwa, monogami. Wtedy. To są początki. Dopiero naród wybrany osiedlił się w ziemi obiecanej. To jest 11 wieków przed narodzeniem Chrystusa. Widzimy rodzinę Elkany. On ma dwie żony. I to jest na tamte czasy święta rodzina. Tu słyszymy jakby finał całej historii, w której Pan Bóg z tej rodziny wyprowadzi proroka bardzo ważnego proroka, który przeprowadzi historię zbawienia z tego czasu sędziów do czasu królestw. królestwa, kiedy namaszczał będzie królów. To jest ten Samuel, to jego imię oznacza uproszony przez uboga, uproszony uboga. Dzisiaj też słyszeliśmy w drugim czytaniu, kiedy możemy być pewni, że Pan Bóg spełni nasze prośby. Święty Jan mówił wtedy, kiedy zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Wtedy możemy być pewni, że Pan Bóg wysłucha naszych próśb. Ta historia, przypomnijmy ją sobie krótko, była taka, że w tej rodzinie, jak powiedziałem, na tamte czasy świętej, Elkana miał dwie żony, jedna, Rodziła dzieci, pierwsza jego żona rodziła dzieci, natomiast druga Anna, którą Elkana kochał wyjątkowo, bardziej niż tą pierwszą, Pan Bóg nie pozwolił jej rodzić dzieci. Na razie nie miała dzieci. W związku z tym ta pierwsza żona ją upokarzała. sobie możemy pomyśleć, co to za święta rodzina, w której się kłócą. No właśnie, na tym polega też między innymi święta rodzina, że w świętej rodzinie można się kłócić. I ona czuła się tak bardzo upokorzona, że kiedy przychodzili do świątyni, wtedy jeszcze nie była to świątynia jerozolimska. Jerozolima była w rękach obcego narodu, jebuzytów. Świątynia była w Szilo, więc tam znajdowała się arka przymierza, i tam do tej świątyni przychodzili z pielgrzymką, tak jak święta rodzina z Nazaretu, co roku przychodziła z pielgrzymką. Oni przychodzili z pielgrzymką, składali ofiary. Ofiary były związane, z, tak zwane były to ofiary biesiadne, z, ze świętowaniem, z dużo lepszym jedzeniem i Elkana dawał swojej tej kochanej żonie Annie podwójną porcję jedzenia, podwójną porcję tych smakołyków. A ona nie chciała jeść, bo czuła się upokorzona tą swoją sytuacją. I poszła się modlić, modliła się w ten sposób, że poruszała ustami, ale mówiła tylko w sercu. W tym czasie tego, że modlimy się po cichu, ale w tamtym czasie modlono się tylko głośno. I przyszedł do niej ten, ten kapłan Heli i mówi: Ty jesteś chyba pijana. Wreszcie wytrzeźwiej, jak ty się zachowujesz, jesteś w świątyni. A zachowujesz się jakbyś była pijana. Ona mówi nie jestem pijana, tylko jestem nieszczęśliwą kobietą, bo, bo nie mogę urodzić dziecka. I dlatego Heli dał jej obietnicę, że za rok urodzi syna i dzisiaj słyszymy, że urodziła tego syna i przechowała go. Już potem nie chodziła do świątyni, izraelskie kobiety nie miały obowiązku chodzić na te pielgrzymki do świątyni. Nie chodziła do świątyni, tylko zajmowała się dzieckiem, ale potem, kiedy odstawiła go od piersi, czyli mniej więcej miał 3 lata czyli od tamtego wydarzenia mogło minąć cztery lata przyprowadzili małego Samuela do Shilo, żeby go oddać Panu Bogu, to znaczy zostawić w świątyni, żeby już tam się wychowywał. I rzeczywiście mały Samuel się tam wychowuje. Czego nas uczy ta pierwsza święta rodzina? Po pierwsze, że jak powiedziałem, to, że się pojawiają konflikty, to nie jest jeszcze problem, bo w każdej rodzinie będą się pojawiać konflikty. Druga rzecz, uczą nas tego, że idą do Pana Boga, oddają Panu Bogu cześć. Pan Bóg zajmuje najważniejsze miejsce w ich życiu. Na tym polega świętość tej rodziny. Bóg jest obecny w ich życiu i Bóg rzeczywiście wypełnia ich prośby. I trzecia rzecz. Mają świadomość, że dziecko to nie jest prawo. To jest dzisiaj jeden z wielu problemów współczesności. Współczesny człowiek już nie traktuje dziecka jako osoby, jako dar od pana Boga, tylko jako coś, co mu się należy, albo, albo może chcieć, albo może nie chcieć. Pojawia się dziecko, można go usunąć, albo można robić nawet złe rzeczy, żeby zdobyć dziecko. Wiemy, że mnóstwo różnych tego typu rzeczy się dzieje. A oni wiedzą, że dziecko to nie jest prawo człowieka, to jest dar od Pana Boga. Tak jak wiedzieli ludzie kiedyś, mówiło się, że dzieci są jak goście. Trzeba ich przyjąć, kochać, ugościć, a potem wypuścić dać im wolność. Często mamy z tym problem, żeby wypuścić dzieci, pozwolić im żyć tak, jak ich Pan Bóg prowadzi w swojej historii. Chcielibyśmy sami ułożyć im życie. I oni oddają go do Silo, do świątyni, małe dziecko, kilkuletnie, ale dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie szczęśliwi, którzy mieszkają w Twoim domu. Samuel, który się wychowuje tam przy Helim, stanie się jednym z największych proroków Izraela, jak powiedziałem, tym, który będzie namaszczał królów. Najpierw Saula, potem Dawida. I z tej dynastii Dawida urodzi się Mesjasz. Ale potrzeba było, żeby ktoś przyjął dar od Pana Boga i nie, dał, nie bał się go oddać. Ale jest też druga święta rodzina, ważniejsza. To jest święta rodzina z Nazaretu którą właściwie tą rodzinę dzisiaj świętujemy. I znowu mamy sytuację, że jest to święta rodzina, ale to nie znaczy, że bez, żyjąca bez problemów. Pamiętamy, jak ona się zaczynała, ich historia, kiedy Józef się dowiaduje, że Maria spodziewa się dziecka, a wie, że na pewno nie jest to jego dziecko i zamierza ją potajemnie oddalić. Mają trudność w komunikacji. Nie, nie porozumieli się, nie dogadali się. Maryja, jak mówi jeden z midraszy, kiedy Józef później już opouczony przez anioła, spytał ją, dlaczego nie powiedziałaś mi? ona mówi, kim ja jestem, żeby wchodzić między ciebie a Boga. Jeżeli Bóg prowadzi tą historię, to tobie też wyjaśni. I rzeczywiście widzimy, że tak się działo, a, a dzisiaj jest ten moment, kiedy Pan Jezus ma 12 lat i przeżywa swoją barmicwę. Czyli to jest kiedyś rozmawiałem z, z Żydówką, która mówiła, że barmictwa u Żydów to jest tak, jak bierzmowanie u katolików. To znaczy taki moment, w którym człowiek bierze odpowiedzialność za swoje życie. Polega to na tym, u Żydów do dzisiaj tak to funkcjonuje, że w wieku 13 lat chłopiec idzie do synagogi, wtedy szedł do świątyni, dawano mu zwój do przeczytania, otwierał pismo i czytał jakiś fragment publicznie. Żydzi to jest jedyna nacja, jedyny naród, który już w tamtych czasach wszyscy mężczyźni przynajmniej i większość kobiet umieli czytać. Nie było tam analfabetyzmu. Do dzisiaj w świecie jest problem z umiejętnością czytania. Oni wiedzieli, jak bardzo ważne jest słowo, dlatego małe dzieci były uczone czytać. Jezusa uczył czytać na pewno Jego przybrany ojciec, czyli Józef, biorąc odpowiedzialność za to dziecko. I teraz w wieku 12 lat staje w świątyni, odczytuje swój fragment ten, który się otworzył. I w ten sposób staje się odpowiedzialny za własne życie, za własną relację do Pana Boga, za własne zbawienie. Do tej pory odpowiadali za niego rodzice, teraz staje się odpowiedzialny sam. I widzimy, że to zrealizował, co staje się dla rodziców trochę kłopotliwe. Gdybyśmy sobie to wyobrażali żyli dzisiaj, że 12 chłopak się gubi rodzicom i po trzech dniach. Trzy dni go szukają, to pewnie by założono im jakąś kartę i potraktowano ich jako rodzice, patolo rodzinę patologiczną. Ale widzimy, że rodzina święta daje dziecku wolność, pozwala mu nie, nie trzymają go na krótkiej smy, byśmy powiedzieli na uwięzi, pozwalają mu y, iść z pielgrzymami, z tymi, z którymi chce. Przeżywać właściwie to spotkanie z Panem Bogiem w świątyni. Dopiero po całym dniu powrotu orientują się, że go nie ma. Trzy, szukają go trzy dni z bólem serca i znajdują go w świątyni. Czego nas uczy ten fragment znowu? Że nawet w świętej rodzinie mogą być takie sytuacje, że Pan Jezus się zgubi. Bo tak naprawdę co jest istotą świętości rodziny i tej rodziny Elkany i rodziny Jezusa z Nazaretu. Świętość rodziny polega na tym, że tam wśród nich jest Jezus. Kiedy zawiera się małżeństwo chrześcijańskie, katolickie, to się realizuje to słowo, które, o którym Pan Jezus mówi, gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich. A rodzina to jest najmniejszy kościół, zgromadzony w imię Chrystusa. W imię Chrystusa zawiera się małżeństwo, przyjmuje się sakrament małżeństwa i tam jest Jezus obecny. To nie znaczy, że nie ma konfliktów, to nie znaczy, że Jezus czasami się nie zgubi, bo nawet w świętej rodzinie się zgubił. Ale co oni robią wtedy, to też jest takie bardzo proste. Ja jestem z Podkarpacia i tam się mówiło w tych... Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, że jak jest konflikt w rodzinie, jak się pokłócą, to pierwsze, co trzeba zrobić, to pójść do spowiedzi. Co oni robią? Jak, się, jak jest trudność w rodzinie, idą do świątyni, wracają do świątyni, wiedzą, gdzie szukać Jezusa. Tam, gdzie on mówi na pytanie, czy nie wiedzieliście, dlaczego nam to uczyniłeś? A Jezus mówi, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Chcesz na nowo, żeby Jezus znowu był w rodzinie, żeby ta rodzina była święta, to idź do świątyni. Tego się uczymy cały czas. To, to, o tym czasami zapominamy. To jest bardzo konkretna podpowiedź, co zrobić, żeby Jezus znalazł się na nowo w rodzinie. A potem widzimy, że Jezus wraca razem z nimi i pokazuje, że e, Ojciec jest właśnie w rodzinie. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Jest im posłuszny, jest im poddany w Nazarecie, to znaczy wie, że ojciec jest w tej rodzinie. Jeszcze dwie myśli związane z rolami małżeńskimi. Józef, jak zwykle mężczyźni, Józef w całym Piśmie Świętym nie odzywa się ani razu. On jest człowiekiem, który nie gada, tylko robi. Jest tutaj milczący i okazuje się, że później już się nigdy nie pojawi w ewangelicznych opowieściach to jest rola ojca, żeby nauczyć syna relacji do Boga i pokazać mu, że Bóg jest prawdziwym ojcem. Jezus mówi: Jezus już odkrył, moim ojcem jest Ojciec w niebie. Jako człowiek odkrywa tą prawdę. Moim ojcem jest Ojciec w niebie. I wtedy już funkcja Józefa się spełniła jako ojciec Spełnił się. To jest ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak wielu ojców oddaje ten obowiązek przekazywania wiary swojej żonie albo mamie, babci, traktując, że on jest od zarabiania pieniędzy. Najważniejszą rzeczą dla ojca jest przekazać wiarę doprowadzić do tego momentu, w którym Dziecko odkrywa, kto jest prawdziwym ojcem, ten Ojciec w niebie. I to co mówi Maryja też jest takie symptomatyczne. Maryja przychodzi z widzą w końcu tego Jezusa wśród tych uczonych w piśmie i mówi, nie mówi ja i ojciec szukaliśmy ciebie, tylko ojca stawia na pierwszym miejscu. Nie znaczy, że jest gorsza. Tylko wie, jak bardzo ważny jest ojciec w rodzinie i pokazuje to Jezusowi. A potem to, co robi, to, to co też jest potrzebne do, w rodzinie, żeby była świętą rodziną, przechowuje wszystkie te sprawy w swoim sercu. Zachowuje słowo Boże, wszystko to, co się wydarzyło w sercu. Nie wszystko rozumie, bo nie wszystko trzeba rozumieć. Czasami yy, mężczyźni, zwłaszcza, mówią: Ja nie rozumiem swojej żony. Ale też nie ślubował żaden mężczyzna, że będzie rozumiał swoją żonę. Ślubował, że będzie ją kochał. Masz kochać, a nie rozumieć. Nie musisz rozumieć. Oni nie rozumieją tego, co się dzieje. Ale ponieważ Jezus jest w tej rodzinie, to mogą funkcjonować, dobrze funkcjonować i dobrze się kochać. Kochać tak, jak trzeba. Tak jak Jezus święty Jan w tym drugim czytaniu to pięknie powiedział. Mówiłem najpierw, Wtedy, kiedy zachowujemy Jego przykazania, Pan Bóg spełnia nasze prośby. A przykazanie Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. To jest jedyne nowe przykazanie, które Pan Jezus daje. Nie miłujcie się wzajemnie, bo to już było wcześniej, ale miłujcie się wzajemnie. Tak jak ja Was umiłowałem. A jakby ktoś miał wątpliwości, to najlepiej niech wejdzie do kościoła w pile świętego Antoniego i popatrzy, bo tutaj dobrze widać, jak Jezus nas umiłował, bo ten krzyż wszystko mówi. Na tym polega miłość. Kochać aż do oddawania swojego życia. To jest to, co mówi nam to słowo o naszej rodzinie, o świętej rodzinie, o naszej rodzinie, która każda. Rodzina sakramentalna jest rodziną świętą. Może się zdarzyć, że są w niej kłótnie, może się zdarzyć, że są w niej konflikty, nawet może się zdarzyć, że Jezus się zgubi w tej rodzinie. Ale można go znaleźć na nowo i razem z nim iść. E, za chwilę będziemy odnawiać przyrzeczenia małżeńskie. E, jeżeli są tu małżeństwa, to dobrze, żeby były obok siebie, żeby stały obok siebie. Jeżeli nie udało się, żeby przyjść razem z różnych powodów, to warto sobie w sercu wzbudzić to, to pragnienie, tego przywołania, tej odpowiedzi na, na, na te pytania, które za chwilę będę zadawał. Ja najpierw chciałem jeszcze... Przeczytam je zanim wspólnie je od, zanim będziecie odpowiadać, bo pierwsze pytanie jest, czy chcecie doskonale iwać się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie. To nie jest możliwe decyzją człowieka. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy otrzymamy Ducha Świętego. Dlatego zanim będziemy to mówić, to będziemy wołać o Ducha Świętego. To jest pytanie, czy chcecie tak kochać, jak kocha Chrystus, bo wtedy to jest święta rodzina. Potem, czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej. Czasami może się wydawać, że no trudno okazywać sobie wzajemny szacunek, zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek jest poraniony i nie ma żadnej perspektywy wręcz poprawy. Ale to jest znowu działanie mocą Ducha Świętego. Czy chcecie? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia, tak jak w, jak w przysiędze małżeńskiej było, iż cię nie opuszczę aż do śmierci. Wreszcie to są te trzy, przykazania, te, te trzy wezwania. Jak powiedziałem, bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Dlatego będziemy teraz wołać o Ducha Świętego, powstańcie.